Witamy Państwa serdecznie w pierwsze wakacyjne dni. W wakacje spotkamy się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 3 razy. Nie za dużo, żeby nie zaprzątać Państwu głowy w sezonie urlopowym, ale jednak troszkę, żeby uatrakcyjnić letnie popołudnia. Nasze spotkanie zorganizowane jest w ramach programu dyskusyjnego Kluby Książki. Tym samym witamy wszystkich, którzy lubią rozmawiać o książkach, bo to będziemy robić przez najbliższą godzinę przynajmniej. Zaczynamy letnie spotkania absolutnie fantastycznie, bo spotkaniem z Barbarą Kosmowską, którą widzicie obok mnie na monitorach. Niestety nie ma jej ze mną w Kielcach, jest na swoich Kaszubach. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry, Małgosiu. Miło Ciebie widzieć. Dzień dobry Państwu. Barbara Kosmowska jest filolożką, literaturoznawczynią z tytułem doktora, która ma za sobą przeszłość nauczycielską i akademicką. Dostawała nagrody za nagrody jako poetka. Jej debiutancka powieść Głodna kotka ukazała się już 21 lat temu. Chwilę później Teren prywatny, który zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na Dziennik Polskiej Bridget Jones. A później wiele, wiele innych książek, w tym Cudowna Buba, również zdobywczyni nagrody w konkursie dla dzieci Uwierz w siłę wyobraźni. Pozłacana rybka, absolutnie fantastyczna książka, też zdobywczyni nagrody Książka Roku polskiej sekcji IBBY. Ostatnim sukcesem Basi Kosmowskiej jest znalezienie się dwóch jej książek w złotej dwudziestce książek w takim plebiscycie, który był zorganizowany z racji 20-lecia akcji Cała Polska czyta dzieciom. I tutaj mówimy o Złotej Rybce i Gwieździe z pierwszego piętra, książce, która odniosła wielki sukces, bo ukazała się dopiero w zeszłym roku, a już znalazła się na tej liście. Basiu, twoje nazwisko kojarzy się przede wszystkim z książkami dla młodzieży, ale kiedy patrzę się na twoją bibliografię, to jest równowaga pomiędzy książkami dla dorosłych, dla dzieci i dla młodzieży. Dla kogo najbardziej lubisz pisać? Świetne pytanie, na które bardzo często odpowiadam sama sobie inaczej, bo to chyba zależy od tego życiowego popołudnia i nastroju. Bywają takie miesiące, że doskonale pisze mi się dla dzieci i młodzieży. Ożywiam się zwykle latem i wiosną, bo to jest chyba taka też młodzieńcza pora. Kojarzy mi się każdy z tych miesięcy z własnymi wakacjami, z przygodą. Natomiast jesień i zima to czas, kiedy marzę o kolejnej powieści dla dorosłych, co nie znaczy, że akurat siadam i ją piszę. Natomiast ja tęsknię za każdym czytelnikiem. Nie umiem sobie z tym poradzić i się jednoznacznie zdefiniować, ale może nie trzeba. Może właśnie najważniejsze, aby serio traktować czytelnika, niezależnie od tego, ile ma lat, i dla każdego z nich przygotować historię ważną, w jakimś sensie szlachetną, wyjątkową. O tym każdy autor marzy, bez wątpienia. Ale piszę dla dzieci z taką chyba szczególną ochotą i radością, bo wiem, że z małymi ludźmi warto rozmawiać więcej i częściej. Dorośli świetnie radzą sobie z doborem dobrej literatury, wiedzą już, czego chcą, kogo lubią czytać, z kim lubią spędzać swój czas, kiedy kładą książkę na poduszce. Z dziećmi jest jednak inaczej i warto chyba dbać o to, żeby książka kierowana do nich była szczególnie wartościowa. I taki sobie kiedyś już postawiłam cel, także jako literaturoznawca. A więc powiem szczerze, lubię pisać dla dzieci. Potem z kolei takim odbiorcą ważnym jest dla mnie młodzież, bo to jeszcze bardziej zaniedbana grupa ludzi, dla której nie mamy my dorośli czasu. No a do dorosłych wybieram się po prostu na fantastyczne plotki, na przytulenie, na wspólne określenie różnych naszych relacji ze światem. Ale zaczynałaś jako powieściopisarka dla dorosłych. Kilka twoich pierwszych książek to są książki skierowane do czytelnika dorosłego. Dopiero później pojawiły się te inne. Jaka przemiana następuje w pisarzu, który stwierdza, że
dla tej grupy też mam coś do powiedzenia i dla tej też, no i robi to z wielkim powodzeniem. Jeśli chodzi właśnie o to przejście do nieco młodszej grupy czytelniczej, pamiętam, że marzyło mi się, aby sprawdzić, co tak naprawdę mam do powiedzenia w literaturze dziecięco-młodzieżowej i to wynikało z mojego zobowiązania wobec pisarzy, którzy wychowali mnie, kiedy byłam dzieckiem. Ja w przeciwieństwie do naszych współczesnych milusińskich miałam do wyboru przede wszystkim książkę albo nudne popołudnie, bo to były czasy pozbawione naszych medialnych aktywności. I może dlatego książka stała się dla mnie tak ważna, dała mi wolność, prawo wyboru, nauczyła mnie czegoś, wyleczyła z kilku kompleksów. Pomyślałam, że byłoby cudownie odwdzięczyć się pisarzom, którzy w ten sposób mnie potraktowali, gdy byłam mała, no i zrobić coś dla dzieci, ale też miałam świadomość, że nie każdemu jest dana ta piękna umiejętność rozmowy literackiej z dzieckiem. Więc tutaj jakby cenzor literaturoznawca mocno siedział we mnie i sprawdzał, czy ja sobie z tym powołaniem dam radę. Dlatego wysłałam Bubę na konkurs zupełnie przecież anonimowo, żeby się przekonać, czy to, co proponuję, ma literacką wartość. Sama nie potrafiłam tej książki ocenić. No i kiedy Bubę zauważono, dostrzeżono, a nawet wyróżniono pierwszym miejscem, to był dla mnie taki ważny dzień, kiedy uwierzyłam, że mogę pisać także dla dzieci i dla młodzieży. Przygotowując się do spotkania, przeczytałam albo odświeżyłam sobie kilka książek dla młodzieży, a później przeczytałam kilka książek dla dorosłych. I ta kumulacja tego wszystkiego naraz sprawiła, że zobaczyłam, jak bardzo różnorodną pisarką jest Barbara Kosmowska. Zawsze z tą samą poetyckością metafor i zawsze z wiarą, że czyta książkę inteligentna osoba. Dużo w twoich książkach jest pewnych niedopomówień, czegoś, do czego musiałam się wrócić raz i drugi, czy dobrze zrozumiałam, bo nie mówisz wprost, tylko troszkę przemycasz. Ale jednak ten język jest absolutnie całkiem inny i inna siła i inny wyraz przekazu. Czy umiesz się przeprogramować pisząc, że teraz piszę dla innego czytelnika, a teraz dla innego, czy musisz trochę pracować nad tym? Tak, to jest chyba właśnie najtrudniejsze. Na szczęście nie jest to nigdy udawanie, bo oczywiście łatwo byłoby dojść do wniosku, że skoro napiszę książkę dla dorosłych, to tym łatwiej będzie popełnić jakiś utwór dla młodszego czytelnika. Otóż nic bardziej mylnego. Kiedy piszę dla dorosłych, pozostaje sobą, dojrzałą, świadomą wielu rzeczy kobietą, która w ten sposób próbuje ułożyć fabułę, aby pozostawać z nią w mentalnej zgodzie. To jest dla mnie bardzo ważne. Natomiast nie mogę udawać małej Basi, dziewczynki sprzed wielu lat, kiedy na pulpicie pojawia się tytuł książki dziecięcej czy młodzieżowej. Ja po prostu wówczas próbuję wprosić się na planetę młodzieży albo dzieci. Szanując czytelnika, bardzo dbam o język, a więc uczę się go po prostu często od nowa. Kiedy jeden z moich bohaterów lekko posługuje się slangiem, studiuję uczciwie słownik gwary szkolnej, ponieważ no, niestety nie mam tutaj już w domu obok siebie nikogo, kto by poslangował. Gdy piszę o jakimś poważnym problemie społecznym czy osobistym bohatera, czytam artykuły, aby nie zrobić krzywdy niewłaściwym pokazaniem sprawy i przygotowuję się w sposób niemal naukowy do tego, aby już potem popłynąć na falach wyobraźni i własnego języka. Ale to przeprogramowanie się, jak zauważyłaś, Małgosiu, jest rzeczywiście bardzo ważne, bo gdybym siadała z zamiarem napisania
książki wspólnej, nie mogłoby się to absolutnie udać. Natomiast udaje się często coś innego i zdumiewającego. Otóż kiedy piszę książkę, zwłaszcza młodzieżową, albo dla dzieci, z takim celem, by wprowadzić je w niekomfortowy świat naszych utrat, problemów i kłopotów, okazuje się, że trafiam jakimś cudem również do serc mam czy czytających dzieciom ojców, bo bardzo często słyszę, że tę książkę warto czytać razem i rodzice także mogą z niej czegoś dowiedzieć się o swoich dzieciach, a więc dorosły jest wówczas mimowolnym również czytelnikiem, ale dla mnie to jest najczęściej ogromna nagroda i radość, jeśli tak się zdarza. Mamy rozmawiać o książkach dla dorosłych przede wszystkim, jak nam starczy czasu, to wrócimy do młodzieżówek. Żeby nas nie zastała noc, to ja na potrzeby naszego spotkania wybrałam kilka, o których chociaż chwilkę chciałam porozmawiać. Dla przeciwwagi będzie to pierwsza książka, czyli Głodna kotka, ostatnia, która się ukazała, Zachmurzenie umiarkowane i jakieś dwie po drodze, tak żeby było sprawiedliwie. Więc od Głodnej kotki zacznijmy. To był debiut twój. Czy ty dzisiaj jesteś z niej zadowolona i czy ty w ogóle wracasz do swoich książek? Nie, nie wracam do nich. Może dlatego, że obawiam się swojej własnej reakcji. Myślę, że z latami zmieniam się także jako czytelniczka. Moje wymagania rosną, nie tylko wobec innych autorów, przede wszystkim wobec samej siebie. I obawiam się, że przeczytam, czy przypomnę sobie moją dawną książkę i wpadnę w rozpacz. Przecież tak, już bym jej nigdy źle nie napisała. Jest to rodzaj pewnego ograniczenia, ale nie ukrywam, że właśnie tak często o swoich książkach myślę. A Głodna kotka jest nie tylko głodna, jest także absolutnie zapomnianą powieścią. Ja nawet ją trochę krzywdzę, bo rzadko na spotkaniach literackich mówię o tej powieści. O tak. A przecież tak naprawdę to właśnie Głodna kotka dodała mi odwagi i sprawiła, że napisałam Teren prywatny, aby wysłać go na konkurs. I to był właśnie ten pierwszy krok uczyniony w stronę tej literackiej pracy, jaką dzisiaj już oficjalnie się zajmuję. Już bez takich obaw i trwogi, jakie towarzyszyły mi na początku tej przygody. Głodną kotkę sprzedałam, że tak się niezręcznie wyrażę, do gazety. Pan redaktor Andrzej Rozner, przeuroczy zresztą człowiek, i dziękuję Ci, Małgosiu, że sięgnęłaś po takie moje dawno zapomniane wspomnienia. Pan Andrzej Rozner pracował wtedy w swoim stylu. Ja tam wysłałam egzemplarz powieści, zresztą namówiona przez koleżankę, której dałam do przeczytania maszynopis, bo była go ciekawa. I po trzech dniach zadzwonił do mnie z propozycją, żeby wydać ją jako prezent dla czytelników Twojego stylu. To była ogromna radość. Pamiętam, że nie wierzyłam zupełnie w to, że moja powieść się ukaże. I absolutnie mi nie przeszkadzało, że to, co w tej książce było najładniejsze, na potrzeby Twojego stylu usunięto, zostawiając głównie fabułę romantyczną między bohaterami. I nie przeszkadzało mi również to, że choć moja bohaterka była niezwykłej urody brunetką, to na okładce znalazła się nieco wyblakła blondyna z zupełnie nie mojej bajki. Absolutnie nic nie mogło wtedy zepsuć humoru nowicjuszki, szczęśliwej debiutantki. To była bardzo taka piękna przygoda i lubię Głodną kotkę też za to, że jest odrobinę opowieścią bytowską. Gdzieś tam są wątki, które czerpałam garściami z własnego podwórka, z własnego życia. Sięgałam po swoje pierwsze przyjaźnie,
Więc jest w tej opowieści tak poczciwie i miłosiernie jakieś ziarnko dawnej, całkiem realnej historii, która dotyczyła także mnie. Tak, ubiegłaś jedno z moich pytań, bo miałam się pytać, ile Basi jest w Głodnej Kotce, bo mówi się, że w pierwszej powieści jest najwięcej z autora. Ale właściwie już powiedziałeś, że tak, rzeczywiście tak jest. I boję się trochę zapytać o kolejną rzecz, bo jak powiedziałeś, że tyle w tej książce jest twoich własnych doświadczeń, a ja muszę się przyznać, że ja Marty nie lubiłam od początku do końca w tej książce. Tak, ja z Martą nie mam nic wspólnego. Mnie najbardziej chyba bawiły pejzaże małomiasteczkowe. Chodziło mi o to, żeby pokazać, jak się wraca po własne korzenie do tej małej miejscowości, która jednak kształtuje prowincjuszy. I dlatego stworzyłam Martę z jej szeregiem różnych problemów. Ja akurat Martę też nie lubię. I to było wadą tej powieści, bo ona sobie chyba nie zyskała specjalnej sympatii, jednak utożsamiamy się z bohaterami i wybieramy zawsze te książki jako ulubione, gdzie bohaterowie w jakimś sensie są nam bliscy. Nawet bandyta i złodziej pierwszoplanowy potrafi zdobyć nasze serce. Tymczasem tutaj absolutnie nie mogło być o tym mowy, bo musiałam stworzyć zimną, bezwzględną karierowiczkę, aby jeszcze bardziej ją ukarać w momencie, kiedy ona musi wrócić po swoją tożsamość, po zagubione lata, wspomnienia, przeprosić za wszystko, co w życiu jej się nie udało, i taki był chyba główny zamysł powieści. Więc nie ukrywam, że z Martą się także absolutnie nie utożsamiam. Nie podzielałam też jej problemów nigdy, ponieważ w przeciwieństwie do niej ja nigdy nie opuściłam mojego małego miasteczka. A Marta w książce bardzo pracowała na to, żeby nie być lubianą, albo właściwie nawet ona nie pracowała na to, tylko była sobą, a więc była egoistką, nie myślącą o innych. Tak, i w tak. książce wystarczyła jedna krótka rozmowa z kimś, żeby ludzie jej wybaczali i dawali drugie szanse. Wydało mi się to trochę w jakiś uproszczony sposób pokazane. Nie widziałam długiej przemiany, tylko po wielu, wielu latach jakichś zaniedbań wystarczyła jedna szczera rozmowa z córką i właściwie są już na dobrej drodze, żeby to wszystko się rozwiązało. Czy myślisz, że ludzie są tak skłonni do przebaczenia, czy jednak było to pewne uproszczenie na potrzeby książki? Bardzo możliwe, że to uproszczenie wynikło z powycinanych części, A bo właśnie, to jest a co było trzecia. Wycięte, powiedz? Wszystkie opisy właśnie, te najciekawsze i ważne dla mnie. Znaczy ta emocjonalna wędrówka bohaterki? Tak. Tak, tak, też się pojawiała. Wiem też, że były takie fragmenty, które ja potem już zastanawiałam się, czy nie wykorzystać ich i po prostu nie włożyć do nowej opowieści. Tak bardzo było mi ich szkoda. Uważałam, że są bardziej wartościowe niż ta fabułka, która miała chwycić za serce czytelniczki głównie twojego stylu. No ale już nie sięgnęłam nigdy właśnie po te zapisane strony. Podobnie jak nigdy przecież nie wznowiłam Głodnej Kotki, co najlepiej świadczy o tym, że no, sama mam wątpliwości do tej książki i traktuję ją jako takie trochę gorsze dziecko. Natomiast uważam, że czasami jesteśmy zmuszeni pewnie w powieści dokonać jakiegoś skrótu, bo nie sposób jest opisywać realnego życia odzwierciedlonego w rzeczywistości pozaliterackiej. Ale ja osobiście twierdzę, że nie jedna rozmowa ratuje naszą sytuację, nie kilka gestów
załatwia sprawy międzyludzkie. To jest znacznie bardziej skomplikowany proces i bez wątpienia, aby otrzymać wybaczenie, trzeba na to zdecydowanie ciężej popracować, aniżeli wtedy, gdy je traciliśmy w życiu. Gdy traciliśmy w życiu jakby swoją pozycję w oczach innych ludzi. I tutaj pod tym względem na pewno Błona Kotka jest powieścią mało przekonującą psychologicznie. Absolutnie się zgadzam i dziękuję, że właśnie tak ją przeczytałaś, bo tak należało ją czytać. Zostawmy Głodną Kotkę i przejdźmy do następnej książki, absolutnie fantastycznej książki, Gorzko. Tutaj ją mam, proszę bardzo. Jeżeli ktoś myślał po przeczytaniu Dziennika Polskiej Bridget Jones, że piszesz jakieś książki lekkie z tego tak zwanego nurtu literatury kobiecej, nie lubię tego określenia, ale trudno mi teraz znaleźć jakieś inne, no to na tej książce by się przejechał, mówiąc kolokwialnie, bo jednak jest to kawał ciężkiej literatury, bardzo ciekawej, ale jednak bardzo ciężkiej. I powiedz mi, dlaczego tam wszystko musi być takie smutne, bo człowiek dostaje po głowie no, na każdej stronie niemalże. To rzeczywiście gorzka książka, ale też nie ukrywam, że moja najbardziej ulubiona z opowieści dla dorosłego czytelnika ze wszystkich książek. Też bardzo rodzinna, ponieważ kanwą do tej opowieści stała się historia mojej cioci Nadziei, ale też historie bliskie mojemu sercu szczególnie, bo i babci Olgi, i mamy Ireny. I wszystkie te trzy kobietki musiałam umieścić w postaci jednej z bohaterek, wiodącej zresztą, i taką osobą jest babka Dobrecka, babcia Dobrecka z Wilna. Ta opowieść jest smutna i chyba trochę tej goryczy i tych łez do historii Teresy wróciło samo życie, bo ja wówczas, kiedy ją pisałam, byłam w bardzo dramatycznej życiowej sytuacji. Traciłam mojego męża i nie miałam na to żadnego wpływu. Więc bez wątpienia było to dla mnie szalenie trudne. I sądzę, że może nie zawsze, ale często nasze osobiste smutki i nastroje znajdują ujście w naszej pracy. Jeśli chodzi o pisanie książek, to chyba najłatwiej jest też te ślady takich traumatycznych przejść autorów odnaleźć. Gorzko jest takim traumatycznym śladem mojego życia, nie tylko rodzinnej historii, ale też chciałam napisać opowieść jak najdalszą, właśnie od nurtu, o którym wspomniałaś, takich czytadeł, które oczywiście lubimy i one ułatwiają życie, czy też są potrzebne i mają swoje miejsce na półce i znacznie więcej czytelników, aniżeli literatura poważniejsza i taka mocniejsza. Ale zależało mi na tym, aby spróbować swoich sił w napisaniu opowieści prawdziwej, głębokiej, uczciwej, aby uniknąć łatwych rozwiązań i jednocześnie sportretować czasy, w których przyszło mi żyć, ponieważ Teresa jest w jakimś sensie moją rówieśnicą i łatwo mi było wrócić do szkoły i do małego miasteczka. Łatwo było mi wyobrazić sobie jej miłości, rozczarowania, walkę o siebie, próbę znalezienia miejsca w życiu, jej relacje rodzinne i spojrzenie na to, co w życiu najważniejsze, czyli na te uczucia i emocje, z którymi musimy się zawsze mierzyć. I o tym chciałam napisać. Każdy życiorys w tej książce, każdej kobiety jest naznaczony smutkiem i ciężkimi przeżyciami.
Jest tam właściwie wszystko po trochu i romans z księdzem, niechciana ciąża i utrata zmysłów i bardzo przyjmujący rys Jolki, koleżanki, która została w mieście pomimo wielkich swoich ambicji, żeby na koniec umrzeć na raka. No naprawdę można płakać nad każdą tą kobietą. Czy żadnego światełka w tunelu tam nie zostawiłaś? I strasznie mi było szkoda. Ja na końcu myślałam, że ta Teresa jednak zazna trochę szczęścia i wychodzi na to, że ona jednak i tak będzie płakać na koniec. Nie myślałaś o tym, że jednak niektóre kobiece losy nie układają się źle? Myślałam o tym, ale właśnie zakończenie gorzko jest jednoznacznie odczytywane i są ku temu powody, bo właśnie tak wyobraziłam sobie tę ostatnią scenę. Natomiast nie wiadomo tak naprawdę, czy za chwilę ktoś z bukiecikiem kwiatków nie wpadnie do kawiarni, a więc jest światełko w tunelu, tylko jesteśmy skłonni chyba właśnie nastawiać się na pesymistyczne zakończenie. A ja nie chcę czytelnika do końca wyręczać w myśleniu, bo to jest z szacunku dla każdego z nas. Każdy ma prawo zakończyć jakąś historię po swojemu. Jeżeli dużo było łez i goryczy, no to może ten koniec, choć wieńczy dzieło, zdaje się, w stronę smutku, to wcale taki smutny być nie musi. No Moim zdaniem. Po całej książce nieszczęść, no to jednak to nieszczęście na koniec mi bardziej pasowało. No I właśnie. domyślałam się, że to będzie niedobre zakończenie. A ja zamykając książkę, uśmiechałam się przekornie, myśląc, no i tak, wszyscy będą uważali, że stało się najgorsze. Tymczasem ja doskonale wiem, że właśnie teraz Adaś płaci za bukiecik w pobliskiej kwiaciarni i zmierza. No wspaniale to słyszeć, bo pomstowałam na ciebie bardzo, kiedy skończyłam czytać. Jak ona mogła, naprawdę. Jeszcze chwilę o Teresie. Teresa pochodzi z takiego domu, gdzie była szorstka miłość. Odczytywałam szantaż emocjonalny mamy, która wiecznie mówiła jej, no nie pomyślałaś o mnie, nie pomyślałaś o siostrach, co ludzie powiedzą, ja się będę musiała tłumaczyć. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby Teresa mogła zrobić to, co naprawdę podpowiada jej serce i zrobić tak, jak niesie ją życie, tylko zawsze powinna się obejrzeć i zobaczyć, co na to mama. I siostry, i ta mała miasteczkowość. I pomimo, że Teresa pochodzi z takiego domu, to znajduje w sobie siłę, żeby robić swoje, tak po prostu robić swoje i nie oglądać się. Skąd ona tą siłę ma? Przecież ma babcię. Babcie. I właśnie o tym bardzo myślałam. Dziękuję, Małgosiu, bo świetnie wyłapałaś taki niuans powieściowy. Kiedy pisałam książkę, myślałam o tym, że bardzo często kobiety z dwóch różnych pokoleń, oddalonych bardziej od siebie, często lepiej nawet się dogadują, czy widzą pewne sprawy, aniżeli ciasno wychowywane w kręgu tych obostrzeń macierzyńskich i rodzicielskich nakazów czy zakazów. Babka Teresy to postać, która nigdy nie odłożyła kapelusza na niewłaściwe miejsce. Zawsze elegancka, do końca świadoma siebie, piękna, silna i dojrzała. I to ona stała się dla Teresy wzorem i siłą, miłością i myślę takim właśnie rodzajem też nagrody życiowej, bo bywa, że nie zawsze utożsamiamy się z naszą mamą czy jakąś opiekunką, a ktoś dalszy z rodziny, czy jakaś ciocia, czy właśnie babcia, są ważniejsze, jeżeli chodzi o kwestię autorytetu czy jakiegoś ideału. W przypadku Teresy tak się stało i babcia też z pewnym egoizmem kilka razy w tej opowieści podkreśla, że Teresa to jest bardziej podobna do niej niż do własnej matki, bo z matki, czyli ze swojej córki, babka Dobrecka jest wyraźnie niezadowolona. Właśnie dlatego, że się
pani Koper poddała, że kładzie czy też rzuca kapeluszem obojętnie gdzie i nie chce kultywować dawnych, rodzinnych tradycji, które dla babki Dobreckiej są najważniejsze. Myślę, że czerpiemy siłę z naszych rodzinnych kobiet i że z własnej matki Teresa również mogłaby brać przykład w niejednej sprawie, ale wykroczyła poza rotacyjny budynek, wyszła z niego bez huku, zamykając drzwi i uważam, że takich sytuacji w życiu jest bardzo wiele. Czasami musimy odejść z własnego domu, aby znaleźć ten dom, który będzie naprawdę naszym. Mówiłaś już o babci, o postaci babci i o odniesieniu jej do swojej cioci Nadziei. Ja kiedy czytałam tą książkę, to wiele myśli poświęciłam babci i takim osobom jak ona, to znaczy takim, których koleje losu rzuciły gdzieś przez Europę, musiały pokonać wędrówkę, zostawiły całe swoje życie. I sobie z tym świetnie poradziły, albo sobie kompletnie z tym nie poradziły. W każdym razie przeszły taką wielką tragedię. Powiedz mi coś więcej o swojej cioci. Ile takich historii wysłuchałaś? Czy ona sobie z tym poradziła i świetnie żyła, tak jak książkowa babcia? Ciocia jest tutaj rzeczywiście kluczową postacią. Poradziła sobie doskonale. Zresztą była szlachcianką. To nie jest moja najbliższa rodzina, więc we mnie ta błękitna krew nie płynie, ale była żoną brata mojej mamy. Osobą niezwykłą, szalenie piękną wewnętrznie i w swoim czasie bardzo, bardzo popularną z tego względu, że zajmowała się endokrynologią i była wybitną specjalistką pracującą w Gdańsku w klinice. Wiem, że do cioci w swoim czasie zjeżdżali pacjenci z całej Europy. Tak świetnie potrafiła leczyć i pomagać. I to ona rzeczywiście była właścicielką trzech wspaniałych posiadłości, młynów i innych przeogromnych rzeczy, a spisała swoje życie w takich pamiętnikach, które przetrwały wiele lat. Ja dzięki kuzynom mam je i mogę sobie czytać. Oczywiście tytuł cioci wspomnień jest typowy dla szlachcianki. Ja się uśmiecham, bo to rzeczywiście nawet może nieco drażnić, mnie przynajmniej, napisała nasze losy, nasze zwierzęta, nasi ludzie i nasze zwierzęta. A więc zawłaszczyła ten świat, ponieważ miała właśnie taką naturę. Przy tym była wychowana przez wieś, ponieważ sama była ciekawa świata i przyrody. Napisała o tym książkę, która się ukazała nakładem gdańskiego wydawnictwa. Jest teraz chyba nie do dostania, ale to świetna opowieść, bardzo trafiająca w dzisiejsze niekonwencjonalne nurty medyczne, bo ciocia jako lekarz i to z chyba trzema specjalnościami i doktoratem, była także wyznawczynią jakby ziół, które leczą i znawczynią niesamowitą. Spotykała się z tak zwaną babą na jednej ze swoich posiadłości i tam uczyła się o tych ziółkach wszystkiego. A opowieść, którą napisała na ten temat, ma tytuł Jak mnie wiedźma Agrypicha zielarstwa uczyła. I autorką jest Nadzieja Pitel-Dobrzyńska, ciocia. Stąd nazwisko Dobrecka, które tak bardzo przylega do panińskiego nazwiska mojej cioci. Rzeczywiście, Dobrzycka. I przy okazji tej książki, Gorzko, i po lekturze 1945 Magdy Grzebałkowskiej, bardzo uświadomiłam sobie, w jak różnych opowieściach wszyscy się wychowujemy. Jak różny świat mamy wykreowany wokół siebie. Bo oczywiście każda rodzina ma jakąś swoją bardzo indywidualną opowieść, ale
w Świętokrzyskim nie było przesunięcia granic, tutaj nie było wysiedleń, ani nie było osiedleń. Ja jestem wychowana na partyzantce Ponurego, na wujkach mojej babci, partyzantach, na tragicznej jakiejś historii miejscowości mojej rodzinnej. A jakie opowieści są na Kaszubach, bo przecież muszą być absolutnie całkiem odmienne. Właśnie tak się składa, że ja choć urodziłam się tutaj i jestem Pomorzanką, a przede wszystkim Bytowianką, to nie jestem Kaszubką. Moje korzenie ciągną się gdzieś tam w okolice Wilna i Krakowa, z którego pochodzi mój tata. Natomiast Kaszuby to szczególny region i szczególni ludzie. Im dłużej tu mieszkam, tym bardziej ich lubię. Jestem świadoma tej hermetyczności, którą nabyli przez lata bardzo bolesnych doświadczeń. I wiem, że poza tą pozorną uważnością i ostrożnością wobec innych, są ludźmi i otwartymi, i szalenie serdecznymi. Ale chyba muszą poznać osoby, które próbują się z nimi w jakiś sposób konsolidować. Historie kaszubskie to zawsze historie walki o to, że jest się Polakiem, że walczy się o swój kawałek świata. To przede wszystkim ogromne przywiązanie do języka, już nawet nie gwary, a języka kaszubskiego i bardzo mocny folklor, stojący na straży wszystkich tych ważnych historii, które mają charakter także narodowy. Kaszuby to także kościół, wiara umacniająca ich taką wewnętrzną spójności, pomagająca w trudnych czasach i pozwalająca przetrwać. To także współczesna tendencja do fantastycznej muzyki, która jest powstaje na motywach piosenek kaszubskich, a bardzo to radosna grupa, śpiewająca, roztańczona, dbająca o swój alfabet, widły, grabie i także o haft, który jest tutaj szczególnie piękny i pojawiają się jego symboliczne elementy na porcelanie w Lubianie produkowanej na przykład, bo to taka nasza tutejsza popularna fabryka porcelany. Kaszubi to wciąż zamknięty świat, mało chyba penetrowany przez pisarzy, ale cieszę się, bo już pojawił się w filmie motyw kaszubski ostatnio. No i coraz więcej osób, które tutaj się urodziły i otworzyły na świat, także otrzymało w prezencie skrzydła i dolatuje nimi do nieba, to literackiego, to malarskiego, to artystycznego. Na przykład z Kaszub jest Dorota Masłowska z Wejherowa. Mamy tutaj stąd wielu świetnych aktorów. Wspomnę o Rafale Morze, bo to Bytowiak, czy Krzysztof Czeczot, który również urodził się w Bytowie i tu mieszkał i chodził do szkoły. Nie brakuje więc osób bardzo popularnych, takich jak Natalka Schroeder, która jest świetną promotorką Kaszub, bo i mówi po kaszubsku i potrafi zaśpiewać. To piękna kraina, ludzi mocnych, otwartych, serdecznych. Tak widzę ten swój kraj za oknem i taki noszę w sercu. Ale sama czuję się Bytowianką. Wróćmy do książek. Tak, zrobiliśmy małą dygresję, wróćmy do książek. W wielu z nich podejmujesz temat trudnych relacji matki z córką. Tu już wspomnieliśmy, że babcia Dobrzycka i Danuta Koper, tak? I z kolei Danuta ze swoją córką Teresą, tam ciągle się ścierają.
z najnowszej książki Róża, jej apodyktyczna matka, apodyktyczna Róża w stosunku do swoich córek również, czy Hanna z prowincji z Laurą, taką całkiem samodzielną osobą. Alicja w Pozłacanej Rybce ze swoją mamą, bardzo też relacja, na którą zwróciłam uwagę. Czy to są bardzo szczególnie ważne, ale szczególnie trudne, twoim zdaniem, relacje? Nie ma dobrych, bo tak. Tam są właściwie prawie zawsze jest problemowa ta relacja. Ja uważam, że to jest tak trudna relacja, że ma prawo, a nawet pewien obowiązek być relacją problemową, ponieważ matka jest na początku, a zwłaszcza na końcu, wszystkim najlepszym, co nam się w życiu dostało. Natomiast wcale nie jest łatwo rosnąć pod apodyktycznym okiem. Nie jest też łatwo matkom zostawić córki ich własnemu losowi. Myślę, że to relacja, w której dwie kobiety w sposób szczególny będą o siebie zabiegały, będą szczególnie sobą rozczarowane, bo są najbliżej, więc też i najczęściej usłyszą złe słowa właśnie one, ale też najszybciej wybaczą, bo nie jest to relacja dramatyczna, tylko życiowa i jak najbardziej jakby uzasadniona naszymi oczekiwaniami. Myślę, że szczera bardzo relacja i szczery układ matki i córki zawsze będzie obfitował w pewnego rodzaju ciśnienia, takie wewnątrzrodzinne. I to jest i zdrowe, i wspaniałe, bo matki przecież nie potrafią zagłuszyć swojej miłości do córek, chcą najlepiej, ale jednocześnie czasami zapominają, że one już podejmowały własne decyzje i nie można w tym wyręczać swojego dziecka. Ja miałam fantastyczny kontakt z moją mamą i to była dla mnie łatwa relacja. Naprawdę łatwa, więc chyba znacznie mam trudniejsze i bardziej skomplikowane więzy z moimi córkami, a zwłaszcza z młodszą córką Natalką, gdzie rzeczywiście się i ścieramy i próbujemy w różny sposób wyjaśniać sobie wszystko, kochając się nad życie. Jest to oczywiście możliwe, a może nawet konieczne. Wydaje mi się, że warto pisać o tej macierzyńskości, bo mam świadomość, że wychowano mnie na przykład w kulcie matki i często nawet myślenie o tym, że mama może nie mieć racji, było naganne i miało się z tego powodu wyrzuty sumienia. A ja próbuję to odbrązowić, bo jestem już matką i wiem, że nie mam racji, bardzo często. I trzeba o tym również umieć rozmawiać. Basiu, dochodzimy do ostatniej książki, którą wydałaś w zeszłym roku, Zachmurzenie umiarkowane. Mówiłaś, że jesienią zazwyczaj masz ochotę pisać dla dorosłych, ale nie zawsze to robisz, ale w końcu to zrobiłaś, zatęskniłaś za dorosłym czytelnikiem na tyle, żeby w końcu się coś dla nas ukazało. To prawda. Tęskniłam chyba z 6 czy 8 lat, ponieważ minęło sporo czasu, zanim ośmieliłam się napisać dla dorosłych kolejną książkę. Zawsze się boję. Nie lubię być szufladkowana. Teren prywatny wpisany w kanon nie służy mi i zawsze w jakimś sensie ogranicza każdą kolejną opowieść. I to jest przykre. Nie mam też żadnych oczekiwań, jeżeli chodzi o książki dorosłe. W sensie docenienia ich, czy zainteresowania nimi, ponieważ już tak wiele osób pisze książki dla dorosłego czytelnika, że ja powoli
Zaczynam wierzyć, że te moje są niepotrzebne, bo inni mnie pięknie, wspaniale i bardzo zdolny sposób, doskonały wyręczają. Ale bez wątpienia na każdym etapie życia chciałoby się porozmawiać również z dorosłymi. Ja wybrałam za temat rozmowy to milczenie, które łączy małżeństwa, które już przetrwały sobą niemal wszystko i sama zaczęłam się zastanawiać, jak to jest. Z wydawczynią panią Wiesią Jędrzejczykową rozmawiałyśmy o tej książce. Właściwie powstała trochę na jej zamówienie, bo Wiesia była zainteresowana wydaniem serii, która mówiłaby o tym trzecim etapie życia kobiety, czyli tym, kiedy już wszystko niby nam wolno, kiedy możemy być odważne, śmiałe, wspaniałe. Pisząc książkę, uśmiechałam się, ponieważ każdorazowo dochodziłam do wniosku, że wcale nie jest tak, że wszystko nam wolno. Możemy coraz mniej, nawet takie myśli przychodziły mi do głowy, ale to one właśnie były uczciwe, więc napisałam opowieść uczciwą o tym, co możemy, a czego nie możemy. Bo niczego nie musimy, to jedyne jest pewne. Natomiast mam świadomość, że polskim rodzinom taka książka może się nie spodobać, bo ona w jakimś sensie może atakować czyjeś przekonania, że nie opuszczę cię aż do śmierci. Tyle tylko, że ja nie napisałam książki rozwodowej czy namawiającej ludzi do tego, aby się rozstawali. Ja napisałam o tym, co może się w życiu wydarzyć, jeżeli spotka nas taka sytuacja, albo właśnie taka sytuacja okaże się lepsza niż trwanie w beznadziejnym związku z wiecznym fochem i grymasem niezadowolenia w sercu i na twarzy. No, pięknie to napisałaś, że rozwód nie musi oznaczać końca, tylko właściwie może być początek. Małżeństwo, tak, które z sobą tworzyło dwoje zgorzkniałych ludzi osobno, to są bardzo ciekawe i fajne postaci. Ta książka wydaje mi się troszeczkę inna od reszty. Mam wrażenie, że trochę tym bohaterom odpuściłaś, bo ona nie jest aż tak dołująca, pomimo że podejmuje ważne tematy. Nawet przez kilka razy wybuchłam głośnym śmiechem i sobie myślałam, cóż, czy to będzie taka lekka powieść, ale nie. Ona jest bardzo przyjemna do czytania, ale ma pewne swoje obciążenie zmuszające do refleksji. Małgosiu, czy zgodzisz się być etatową czytelniczką moich książek? Będę wówczas pisała tylko dla dorosłych. Po prostu trafiłaś w taki piękny punkt i dziękuję ci za to. Chodziło mi bowiem tym razem o to, żeby napisać niełatwą książkę w sensie tematycznym czy ze względu na jej przesłanie, ale dowcipnie i radośnie, żeby czytelnik nie odczuwał właśnie tego wielkiego dramatu życia, który i tak codziennie, zwłaszcza w pandemicznym czasie, nosimy z sobą przez kolejne lata. Tak, bo odczytywałam tę książkę trochę w ten sposób, jakbyś tutaj cała plejada oczywiście kobiecych bohaterek, każda inna, każda też ze swoimi obciążeniami, najróżniejszymi, ale zupełnie jakbyś tłumaczyła wszystkim, że mamy różne przekonania i różne życiorysy i tak po prostu jest, przyjmijmy to. Tak, że to tak chyba jest. Udało się. O to chodziło. Udało się. Chociaż ja znowu miałam problem z różą, bo ja przez pierwszą część książki znowu nie czułam do niej zbyt wiele sympatii. Oprócz tego, że nie mamy punktów stycznych w ogóle, gdzie ja bym się mogła jakoś z nią utożsamić, ale o wiele bardziej rozumiałam Karola i od razu czułam do niego sympatię. Oczywiście w pierwszej scenie o matko zostawił ją co za facet, ale już w kolejnej, kiedy poznajemy jego narrację, to już zdecydowanie bardziej jego stronę trzymałam niż Róży, która musiała sobie to wszystko przepracować.
Ja też, ale chyba jesteśmy w tym sprawiedliwe, ponieważ akurat w tej parze to Karol był tym delikatnym, subtelnym, niewycofanym człowiekiem, który zrobiłby dla swojej żony tak wiele, a Róża zapamiętale korzystała z tego, nie dbając jakby o męża w tym sensie uczuciowym i rozwojowym. I dlatego Karol jest nam bliższy, bo stał się ofiarą Róży i mamy do niej żal o to, że nawet nie próbowała zauważyć, że obok niej jest naprawdę wspaniały i godny miłości mężczyzna. Przeoczyła to, no cóż, no, jej problem. Zarówno Róża, jak i wcześniej Hanna w prowincji, to są dojrzałe bohaterki, które są odsunięte od swojej pracy, które tworzą i której poświęcają wiele, wiele lat, ale kiedy życiowe okoliczności w książkach zmuszają ich do tego, żeby rozpoczęły następny etap i rzucają pracę, odchodzą z pracy, to ta decyzja jest witana z wielką radością młodszego otoczenia. Czy chciałaś w ten sposób pokazać, albo czy uważasz, że kobiety w pewnym wieku tracą swoją przydatność, to znaczy otoczenie uważa, że powinny, że już tracą swoją przydatność, datę ważności. Przykro mi to powiedzieć, ponieważ jestem kobietą w pewnym wieku i uważam, że bardzo często tak się zdarza, że kiedy już zbliżamy się do swojej wspaniałej kobiecej dojrzałości, możemy naprawdę wiele, zwłaszcza w kwestii uczuć i mądrości życiowej, przestajemy być zwyczajnie w środowisku atrakcyjne. To nie chodzi o to, że jest jakiś wielki ostracyzm, ale jest chyba tak rzeczywiście, że wiele kobiet staje się wykluczonych czy niewidzialnych, jeżeli nie znajdą dla siebie sposobu, aby istnieć nawet niewidzialnie, byle radośnie dla samej siebie. Czyli w momencie, gdy odchodzą dzieci i przechodzi się na emeryturę, bardzo wiele pań pozostaje bez takiej mentalnej opieki innych ludzi. Przykro mi to mówić, ale tak jest. Zdesperowane babcie będą grały w tenisa na oczach całego świata, czy tańczyły i wrzucały filmiki na Facebooku, ale to przecież nie o to tak naprawdę chodzi, żeby zaprzeczać wiekowi. Chodzi o to, żeby jak najdłużej, jak najpiękniej czuć się kobietą, która ma nie tylko cokolwiek do powiedzenia czy do przeczytania, ale także do wysłuchania i do zrobienia. I dlatego zawsze będę zwolenniczką kobiecych pasji. Uważam też, że akurat przedstawicielki mojej płci pięknie potrafią się starzeć. Użyję tego słowa, bo ono jest po prostu zwyczajnie prawdziwe, dotyczy mnie, więc pewnie nie tylko. Potrafią to robić nie tylko z wdziękiem, ale z korzyścią dla innych. Moje spotkania literackie w całej Polsce uświadomiły mi, że tam, gdzie się coś naprawdę ciekawego i fantastycznego dzieje, to stoją za tym kobiety. To one organizują i najciekawsze imprezy i potrafią spotykać się z sobą, rozmawiać, czytać, jeździć, oglądać filmy. Nie poprzestają na swoim małym życiu z krupnikiem w roli głównej, a idą dalej. I za to jestem kobietom bardzo wdzięczna, bo też od nich czerpię tę moc i energię, aby nie traktować siebie jako życiowej emerytki, a robić to, co kocham. Wspomniałam już raz i drugi o książce Prowincja. Chciałam jeszcze się troszkę wrócić o tych kilka lat. Wydałaś ją w 2002 roku, to jest prawie 20 lat temu. Zachmurzenie umiarkowane ukazało się w ubiegłym roku. Kiedy czytam je obie, te książki, to folia odbija światło, niestety, jeszcze zafoliowana. Stara książka, dawno kupiona, bo jeszcze zafoliowana u nas. Mam taką obserwację, to jest moja subiektywna ocena, więc ja oczywiście mogę być w błędzie.
odnosisz się i w prowincji, i w zachmurzeniu. No, piszesz o kobietach w tym pewnym wieku, tak, o którym mówiłyśmy, do ich kobiecości, do ich ciała. Opisujesz to w bardzo różny sposób w tych dwóch książkach. Dlatego podkreśliłam, że Prowincja została wydana 20 lat temu, dlatego że nasza obyczajowość, nasza uważność językowa się bardzo zmieniła od tego czasu. Ja kiedy dzisiaj czytam Prowincję, to przyznam szczerze, że ja się krzywię na niektóre rzeczy. Szczególnie drażni mnie chyba Mariolka, u której ciągle jest podkreślony jej duży biust. To jest pani pracująca w redakcji, no tobie nie muszę przypominać, ale a właśnie ty, tak, dziękuję. Ja nie pamiętam. Pani zatrudniona w redakcji, dzięki jej dużemu biustowi mają nadzieję w redakcji, że pojawi się więcej ogłoszeń, które ona będzie przyjmować. I tak, dużo jest do tego odniesień. Ona w pewnym momencie zrobiła minę, jakby była dopiero co zgwałcona i policjanci ruszają jej z pomocą, a to była żartobliwa sytuacja, to nie była prawdziwa, jakieś prawdziwe nieszczęście, to była bardziej Mariolka kokietka, która chciała coś załatwić. Natomiast w zachmurzeniu umiarkowanym ten język już jest zdecydowanie inny, no, przystający do tego, jak obecnie się wyrażamy na temat seksualności, kobiecości i cielesności. Czy to jest zdecydowanie znak czasu? Czy jesteś świadoma takich różnic w tych książkach? Nie, ponieważ ich nie czytam. Myślę, że gdybym je porównywała, to miałabym bardzo podobne spostrzeżenia, ale nie ukrywam, że seksualność sama w sobie kiedyś była znacznie dla mnie trudniejszym tematem. Ja omijałam chyba to pole na miarę swoich możliwości. Robiłam różnego rodzaju uniki, no chyba, że już musiałam w jakiś sposób się zderzyć z tą seksualnością. Nawet nie wiem, z czego to wynikało. Może z jakiegoś niepotrzebnego i kompletnie niezrozumiałego zawstydzenia, ale to, że właśnie teraz się nie zawstydzam, jest także znakiem czasu i pokazuje, że rzeczywiście wyrastamy chyba w kierunku większej takiej odwagi literackiej. No i czas i miejsce decydują o tym, jakie te nasze książki językowo także są. Zmienia się język, no i zmieniają się bohaterowie. Ja razem z nimi i na miarę właśnie tych czasów, w których przyszło mi żyć. Ale bardzo ciekawa obserwacja, dziękuję Małgoś. Ty mnie chyba zachęcisz, żebym czytała te stare, nudne książki. No nie nudne, nie nudne. No i jeśli chodzi o Prowincję, przyznam szczerze, że nigdy nie była moją ulubioną książką, ale mam dla niej ogromny szacunek. I ucieszyła mnie bardziej niż inne, ponieważ to właśnie do niej pani Krystyna Janda napisała scenariusz. Tyle tylko, że potem już porzuciła nad nim pracę i film nie powstał, gdyż zbiegło się to ze śmiercią męża pani Krystyny. No i zupełnie nie miała głowy do takich spraw, ale ten scenariusz mam do dzisiaj w szufladzie, jest dla mnie taką jakąś niezasłużoną nagrodą, ale jest to bardzo miłe. Jedno jest pewne, film byłby bez wątpienia lepszy od książki. Tak dla odmiany, bo zazwyczaj tak nie jest. Już zmierzamy powoli do końca, ale jak pozwolisz, to jeszcze za dwa czy trzy pytania ci zadam. Takie pytanie ogólne. W zachmurzeniu umiarkowanym Karol mieszka na działkach, w domku, w ogródkach działkowych i w pewnym momencie sprowadza sobie kanu, w którym siedzi i ćwiczy na sucho wiosłowanie. Czy ma to coś wspólnego z tym, że twój partner Jacek również pływa w kanu? To kanu się pojawia w książce o Fredzie. Tak, tak. To rzeczywiście pomysł związany z moim partnerem, z Jackiem,
ornitologiem, świetnym zresztą, który uwielbia swoje kanu. I wiedziałam, że tutaj będę miała fachową pomoc, jeżeli chodzi na przykład nawet o to jedno wiosło, którym się pracuje. No i zastanawiając się, co może kochać taki dojrzały mężczyzna, spojrzałam na partnera i już wiedziałam, że niekoniecznie będzie obserwował ptaki, ale kanu chętnie popływa. Stąd dostał nasz Karol wiosło i kajak do swojej dyspozycji. A o co chodzi z Fredem? Powiedz mi, masz psa Freda, wspaniałego, w tym swoim zblazowaniu, które oglądam na zdjęciach. Ale Fred pojawia się też w zachmurzeniu umiarkowanym, prawda? Jest to starszy pan, którym opiekują się Róża z Karolem. Fred to również wuj Hanny z prowincji, który buja się na fotelu pod wpływem alkoholu. No i to są Fredowie, których wyłapałam w książkach, może jest ich więcej. Masz jakiś sentyment ukryty do jakiegoś Freda? Mam ogromny, mam wielki sentyment i bardzo dziękuję za to spostrzeżenie. Ja szczerze mówiąc, kiedy naszego wrzełka Spinone Italiano nazwaliśmy Fredem, nie pamiętałam o jednym Fredzie, mianowicie o tym z prowincji. Zupełnie wypadł mi z głowy. Natomiast nie było jeszcze psa, kiedy pisałam Zachmurzenie umiarkowane, więc tamten Fred mógł nieświadomie być inspiracją dla mnie, kiedy już nasz pies otrzymał takie imię. No ale takim pierwszym Fredem w moim życiu był dr Fred Mirał, nasz przyjaciel rodziny i domu. Wspaniały lekarz, niewysoki pan z walizeczką skórzaną, który pojawiał się ilekroć ktokolwiek cierpiał. To była postać magiczna dla mnie i bardzo ważna. Dzięki niemu nie bałam się opiskiem, bo wiedziałam, że zawsze każdemu z nas pomoże, co też się rzeczywiście działo. I dla imienia Fred mam wielką estymę, taką rodzinną wdzięczność. Więc bardzo chętnie obdarzam tym imieniem mężczyzn, którzy może i nie są doskonałymi domowymi lekarzami, ale budzą moją sympatię i z jakiegoś względu są szczególni i ciekawi. Basiu, dwie twoje książki, już kończąc dla dorosłych, jedno czy dwa zdania na temat książek dla młodzieży. Dwie twoje książki to lektury szkolne. Mówimy o Pozłacanej Rybce i o Dziewczynce z Parku. Jak się czujesz jako wykładowca akademicki też w pewnym momencie, że ktoś bierze na warsztat kosmoską i ją przerabia? To jest dla mnie zawsze takie doświadczenie bardzo też miłe i jednocześnie zdumiewające. Pamiętam, kiedy zaczynałam pracę na uczelni, a właściwie jeszcze chyba pisałam doktorat, musiałam mieć jakieś swoje własne drukowane artykuły i pisałam o Wielkiej Bramie Makuszyńskiego. Wysłałam artykuł chyba do Gullivera. Cóż to dla mnie była za rozkosz i ważna sprawa pisać o takim pisarzu w swoim własnym tekście. Nigdy wtedy nie podejrzewałam, że kiedykolwiek powstanie artykuł o Dziewczynce z Parku, czy Pozłacanej Rybce, czy innej powieści. Tymczasem zaprzyjaźnione, wspaniałe literaturoznawczynie przysyłają mi czasami linki z wiadomością, że się zajęły którąś z książek, albo że ktoś inny to zrobił. Czasami też dowiaduje się, że powstała jakaś praca magisterska. Pan profesor Słuszkiewicz z Poznania przysłał mi nawet taką. To zresztą przeuroczy i najukochańszy profesor w moich wspomnieniach. Choć nie studiowałam pana profesora, zaprzyjaźniliśmy się poza wszystkim. Jest to na pewno miłe, ale i szalenie ryzykowne. Wiadomo przecież, że lektur się nie lubi, bo trzeba je czytać i nie mamy na to sami wpływu.
ale ja osobiście bardzo się cieszę, że moje książki przechodzą taką przygodę. Oczywiście nigdy nie wiadomo, jak długo tytuł będzie lekturą. Wiadomo, że powstają kolejne książki, które mogą być dużo ważniejsze dla naszych małych czytelników, bardziej pomocne. I lista lektur nigdy nie będzie czymś stałym, kanonicznie nietykalnym. Ale ta przygoda uczy też chyba jakiejś pokory, ponieważ kiedy pisałam Złotą Kotkę choćby, nigdy nie sądziłam, że spełni się tyle marzeń, których nawet nie zdążyłam mieć, a one po prostu zaistniały, więc może dobrze jest robić swoje bez wielkich oczekiwań i obudzić się z myślą, że ktoś docenił nasz trud albo dostrzegł nasze dobre zamiary. To absolutnie wspaniale, że traktujesz swoich młodzieżowych czytelników bardzo poważnie, bardzo fair. Tam nie ma żadnej drogi na skróty, ani żadnej cukierkowatości w otoczeniu. Ale jednak te książki są przytulne i nawet pisząc o jakimś bardzo trudnym temacie, człowiek czuje się bezpiecznie w tej książce. To jest wielka wartość Twoich książek, uwielbiam Twoje młodzieżówki. Mamy komentarz osoby, chyba mówimy w tak zajmujący sposób, że nie ma pytań. Mam nadzieję, że tak, że to dlatego. Ale są mam bagaci. Komplement od osoby, która się podpisała, Cassidy Chen. Pisze pani wspaniałe, mądre książki. Ojej, bardzo dziękuję. To chyba najmniejsze, co pojawił. Wspominałaś o tym, że mamy doceniają te książki, że tato, że ojcowie czytający młodzieży też doceniają te książki. Podpisuję się pod tym obydwiema rękami, bo to są zdecydowanie książki, które powinni czytać dorośli, bo twoją rękę prowadzi twoje wewnętrzne dziecko, które chyba ma się świetnie, bo obnażasz to, jacy jesteśmy zadufani w sobie, będąc dorosłymi i już patrząc na świat tylko w dorosły sposób, właściwie wyśmiewasz to i dajesz nam często przytyczka w nos w swoich książkach młodzieżowych. Tak, ale zaczynam od siebie, więc mam nadzieję, że nikt dorosły nie będzie się czuł tym akurat urażony, ponieważ znam wady dorosłych z bardzo bliskiej współpracy z samą sobą i nie ukrywam, że dobrze jest te wady mieć, bo przynajmniej zmuszają nas do tego, żeby jeszcze bardziej myśleć o tym, co się mówi i robi, jeszcze lepiej siebie poznawać, aby uniknąć takich małych skandalicznych przywar, które mamy. Jak patrzymy na siebie krytycznie, możemy dużo więcej zrobić mądrych rzeczy, powiedzieć dużo więcej mądrych zdań, napisać dużo więcej niegłupich książek. Mówiłaś, Basiu, o tym, że gorzko pisałaś w trudnym dla siebie momencie. To jest dość charakterystyczne albo często spotykane dla artystów, że kiedy są w dołku, w jakimś cugu alkoholowym, narkotykowym, tworzą wtedy najlepsze rzeczy. Ja ci życzę, żebyś tworzyła najlepsze rzeczy, nie będąc w trudnych sytuacjach życiowych, tylko żeby fala szczęścia cię niosła i żebyś tworzyła wspaniałe książki. Bogusiu, twoje życzenie już się spełnia, bo właśnie cały czas od ponad godziny jestem na takiej przyjaznej fali, za którą przy okazji bardzo chcę ci podziękować. Dobrze jest, jak ona niesie do Kielc i dobrze jest się widzieć z tobą. Bardzo, bardzo mi miło. Ja chciałam taką jeszcze luźną uwagę, no już naprawdę na sam koniec powiedzieć. Nie wiem, czy oglądasz bajki. Ja, mając małe dzieci, oglądam bajki, więc uwielbiam jedną bajkę pod tytułem Odlot. O starszym, ona jest z 2009 roku, już trochę ma. O starszym panu, który zmierza do miejsca, które chciała zobaczyć jego żona przez całe życie. On już jest wdowcem. Jest w tej bajce taka scena, którą niektórzy uważają, że jest to najpiękniejsza scena miłosna albo najsmutniejsza. Kiedy oni jeszcze jako młode małżeństwo siedzą sobie na dwóch osobnych fotelach i każdy z nich czyta swoją książkę, ale trzymają się za ręce.
Kiedy sobie myślę o spokoju i spełnieniu i szczęściu, to zawsze miałam ten obrazek przed oczami. Dopóki nie zobaczyłam Freda, dopóki nie wzięłam do ręki Freda i psi jako patrol, jest tam absolutnie cudowna ilustracja autorstwa Marcina Minora, na której jesteś ty i twój partner Jacek. On czyta gazetę i trzyma rękę na karku Freda. Obok siedzi kot, a ty jesteś zawinięta w koc. I ten obrazek całkowicie wyparł tamten pierwszy. I w tej chwili, kiedy myślę o spokoju i szczęściu rodzinnym, to zawsze myślę o tej ilustracji. No i przez to zawsze myślę ciepło o tobie. To jest, Bogosiu, najpiękniejszy prezent i bardzo ci za te słowa dziękuję. Rzeczywiście życie bardzo w pewnym momencie nauczyło mnie tego, że jest trudne i trzeba sobie radzić, ale też bardzo wynagrodziło wspaniałym przyjacielem, który zna wiele sposobów na ocieranie tych dawnych łez i doskonale wie, jak wywołać mój uśmiech. A ilustracja Marcina Minora jest przepiękna i właśnie w prezencie od Marcina dostałam ją w odpowiedniej rozdzielczości. Obraz czeka już na nas, odbierzemy go, bo to jest prezent, który zrobiliśmy sobie na rocznicę naszego związku. Wspaniale. Kolejno. Bardzo ci dziękuję za czas, który spędziłaś z nami. Wybrałaś się wirtualnie do Kielc. Dziękuję wszystkim oglądającym. Jeżeli nie było was w tej chwili na żywo, mam nadzieję, że obejrzycie nas później. Spotkanie będzie dostępne na kanale YouTube, więc do zobaczenia za pierwszym, drugim i nawet trzecim razem. Dziękuję ci, Basiu, że byłaś dzisiaj ze mną. Pozwól, Małgosiu, że przytulę cię najmocniej. Szkoda oczywiście, że wirtualnie, ale mam powody. Od pierwszej wizyty w Kielcach i od czasu, kiedy się poznałyśmy, nigdy nie zapomniałam ani ciebie, ani imion dzieci, bo to są właśnie takie spotkania, które stają się rodzinną tradycją i nie trzeba być w Kielcach codziennie, żeby codziennie o tobie i o tym mieście myśleć i wspaniale wspominać. Dzisiaj miałam też taką chwilę i bardzo za tę możliwość tobie dziękuję, za świetne pytania oglądającym nas. Także dziękuję, bo mam świadomość, że są wakacje, a w wakacje robi się masę fantastycznych rzeczy. Miło, jeśli ktoś znalazł chwilę i był z nami. Dziękuję za tę uważność, o którą teraz też i trudno, bo wiadomo, jak to jest z naszą uważnością, a jednak zawsze spotkamy kogoś, kto się na chwilę zatrzymuje i to jest piękne i bardzo miłe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu, do zobaczenia. Do widzenia Państwu.